Wolność słowa to prawo obywateli do swobodnego wypowiadania i formułowania swoich opinii i stanowi ona podstawę do funkcjonowania systemu demokratycznego. W realiach polskich jest ona gwarantowana przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Brak tej wolności to cecha systemów totalitarnych i autorytarnych. I właśnie taki system, system autorytarny, funkcjonował w Cesarstwie Rosyjskim, które w XIX wieku kontrolowało właściwie całość dawnych ziem Królestwa Polskiego. Do 1914 roku cenzura rosyjska kontrolowała wszystkie wydawnictwa pojawiające się na dawnych ziemiach polskich. Wyłomem w jej działalności była dopiero działalność wydawnicza Polskiej Partii Socjalistycznej. Jak pisze Józef Piłsudski, w lipcu 1894 roku w tajnej drukarni PPS wydrukowano pierwszy numer Robotnika. Fakt zaistnienia drukarni w kraju wywarł głębokie i silne wrażenie na wszystkich, co mieli jakąkolwiek chęć do walki z uciskiem rządowym. Wśród sceptyków i pozytywistów panowało pewnego rodzaju zdumienie i oczekiwanie z dnia na dzień wpadnięcia drukarni w ręce żandarmów. Do walki o wolność słowa stanęli także mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego, których wysiłki miały istotny wpływ na popularyzację idei niepodległościowych wśród robotników Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Czeladzi czy Będzina. Początkowo nielegalna drukarnia mieściła się w Wilnie, skąd egzemplarze robotnika były przewożone także do Zagłębia Dąbrowskiego. Często znajdujemy w tych wydawnictwach artykuły z naszego terenu. Jednym z głównych kolporterów nielegalnej prasy był w tym czasie Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Polski. Jak wspomina, na naradach ustaliliśmy, że najpilniejszą potrzebą jest wydawanie własnego pisma w kraju i broszur wyjaśniających program Polskiej Partii Socjalistycznej. Najtrudniej szło w Łodzi, gdzie przeszkadzali starzy związkowcy. W Wilnie nie było ludzi dla agitacji wśród nielicznych tutaj robotników fabrycznych. Łatwiej było w Dąbrowie Górniczej, gdzie znalazłem pomocników w młodych sztygarach. Wśród tych sztygarów znalazł się Tytus Filipowicz, absolwent miejscowej szkoły górniczej, który podjął się redagowania regionalnego pisma Górnik. Jego pierwszy numer ukazał się w maju 1897 roku, a wydarzeniem szczególnym był szósty numer, wydrukowany na czerwonym papierze i kolportowany z okazji 1 maja 1898 roku. Podczas rewolucji 1905 roku na terenie Zagłębia odbywał się już druk nielegalnych wydawnictw. Prym w tym druku wiodła sosnowiecka drukarnia Jermułowicza i Bergmana, która znajdowała się w kamienicy przy ulicy, dzisiejszej ulicy Warszawskiej 10. Od momentu szczególnego już natężenia ruchu rewolucyjnego, czyli na przełomie października i listopada 1905 roku, PPS-owskie wydawnictwa, w tym zagłębiowskiego Górnika, sprzedawano nie tylko na terenie Zagłębia, ale kolportowano go również do Myszkowa i Zawiercia. Jednym z głównych kolporterów ówczesnej pracy był absolwent dąbrowskiej sztygarki Ludwik Berbecki. Po szczycie rewolucyjnym działalność wydawnicza osłabła, ale zagłębiowski Górnik ukazywał się nadal. Było to możliwe dzięki założeniu tajnej drukarni przez PPS frakcję rewolucyjną, która działała w latach 1907-1908. Jak wspomina ówczesny redaktor Marian Malinowski, drukarnia nam się sowicie opłaciła. Tym bardziej, że odezwy nasze mogły ukazywać się zaraz po faktach dokonanych. Ochrana wściekała się ze złości. Poszukiwali w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie. Nie przyszło im na myśl, że taki interes może funkcjonować na wsi, w chałupie chłopa górnika. Ten drukarski epizod miał miejsce w domu górnika Ignacego Zawadzkiego, który mieszkał w Strzemieszycach Małych, dzisiejszej dzielnicy Dąbrowy Górniczej. W domu Zawadzkiego, który znajdował się przy ulicy Głównej, umieszczono maszynę drukarską, a w związku z jej funkcjonowaniem częstym gościem bywał tutaj Stanisław Jędrzejewski, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Wydrukowano tutaj kilkanaście tysięcy odezw socjalistycznych oraz numery Górnika wraz z dodatkami. Nasilenie represji i liczne aresztowania doprowadziły do likwidacji ruchu robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim. Ale działalność wydawnicza PPS-u, w tym redaktorów zagłębiowskiego Górnika, przyniosła zamierzone efekty. W 1914 roku robotnicy tłumnie stawili się pod sztandary Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a w 1918 roku byli w pierwszym szeregu razem z tymi, którzy walczyli o niepodległą Polskę.